Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Solak i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już 9. Dzisiaj misja poboczna, podobnie jak niedawno wam Negus wysyłał, tak dzisiaj mam nadzieję, że wam wysłał. To jeżeli to tylko oglądacie, to znaczy, że wam wysłał, a ja go pozdrawiam. Dzisiaj kolejna misja poboczna. Wrak, Singapur, 2025 rok. Znowu będziemy skierować sobie różnymi pojazdami i tak dalej. No, to zresztą jak tutaj widzicie, dostęp na jednostki SIRS, czyli będziemy mogli sobie kierować w końcu ludźmi ASD i Claw. Claw jest bardzo fajny. ASD to są te małe główienka z tymi machine gunami dwoma. Jeden to chyba wyrzutnia rakiet, a drugi machine gun, czyli... Znaczy, no ogólnie CKM taki, no karabin ogólnie. Dobra, no to bez zbędnego gadania zaczynam misję poboczną. This freighter's jam-packed with Dongfeng hypersonic cruise missiles, Mach 7 capable. One strike could take out any of our aircraft carriers, including the Obama. The missiles will be delivered to these destroyers coated with carbon nanotubes, rendering them invisible to our satellites. That's why Harper had to get this footage the old-fashioned way. SDC plan to launch these missiles on Iran. That's right, boys. Iran. Now, I got enough problems. I don't need Persia being SCC's bitch. Keppel Terminal's primary defense is a single Dongfeng missile located in the central hub. You will be equipped with HPM explosives, high-powered microwave bursts to scramble the missile's guidance system. The east and west perimeter is flanked by free electron lasers, supercharged beams able to take out any short-range missile. We need these down to take out the freighter. Your portable hacking modules will reprogram their targeting systems to fry them in their own juice. When their defenses are down, you call up the Kraken and we airstrike the freighter. Oh, fucking yeah. Dobra, to coś czuję, że się szykuje porządna dawka śmiercionośnej bijatyki. Kurde, bo mi tutaj... bateria pada w telefonie. Aha, dobra. Zniszcz główny system obrony pocisków. Użyj ładunków HPM do zakłócenia systemu naprowadzania. Chyba tam tak pisało. Okej, dobra. Czyli dużo będziemy sterować ludźmi, tak mi się wydaje. Wezwij Krakena, kurde mać. Nie wiem, co to jest ten Kraken, no ale się dowiemy zaraz. Co? Już mogę? Mogę? Tak. Sorry za psa, ale mi tu szczeka za oknem. Ech, jak ja lubię takie misje. Coś pięknego. Już, tylko sobie troszkę ich podgłoszę. Tak, 75%, okej. Okay. Szkoda tylko, że nie tłumaczą, no ale okej. To mi tu znana jest ta mapka. Oj, ale klatki. Spadek FPS-ów masakryczny. Oj, dawno się nie grało. Szkoda. Już, kurde. Szybciej, wskakujcie mi. No, w końcu.
klatki mi tu kurde świrują straszliwie. To jest mapka z multiplayera. Nie dokończyłem w ogóle powiedzieć. Dobra, najpierw sobie to zdobędziemy. Oh fuck! Chyba umrę. Oh yes! Dobra, już, tak? A, to mój, sorka. What the fuck? Chyba zginę. Nie, dobrze, dobrze jest. Oh shit! Jebany dron. Nie mówiliście, że to takie trudne. Ej, zostałem sam, no bez kitu. Pięknie, udało mi się. O, ledwo to przeżyłem, ale udało mi się, to jest najważniejsze. A, myślałem, że mam jeszcze granatniki, kurde. A nie mam. Dobra. Trójka. Przenosimy się do innej jednostki, bo tam już mnie wytępili straszliwie. Okej. O, widzieliście. Co to miało być? O, sorry. Boże. To miało być. A czekajcie, tylko coś sprawdzę. To jest chyba ten, co sterowaliśmy wcześniej nim. Ale nie jestem pewien. Wow. Ale żem się wbił na granacika. Dobra, jeszcze tu, szybko. O kurde mać, tego to będzie zarąbiście ciężko rozwalić. Nie wiem, czy tymi granatami mu coś robię w ogóle. Na pewno coś, ale żeby coś poważnego, no to chyba nie bardzo. Aj, uciekł mi. Kurde mać, non stop mam mroczki przed oczami. A ja tu jestem kurde w tym i... Kurde tego drona, ale wiem jak go zabić, tego drona, ja wiem jak go rozwalić. O, czekajcie, bo mi się tu... Papuga przyszła do mnie. Dobra, weźmiemy sobie tego drona. Kloa, czy jak mu tam? Co tam, tyszka? O. Szybko. Idź. Tu. Tak. Hem. Kurde, nie wiem, o której zacząłem tego let's playa. Mam nadzieję, że się wyrobię i nie będę musiał go przerywać. Co to mi tutaj? Coś bije, kurczę. Ten dronik malutki. O, właśnie. Jest. No właśnie. Już poczekajcie, bo mi tu papuga trochę przeszkadza w mordę jeża. O, mam nawet granatniki. Dobra, osadzimy się już tutaj. Żeby sobie zająć bazę.
Dobra, i ty się tutaj będziesz bronił, a ja sobie przejdę do... Aha, bo ja tu muszę ten zakłóczacz zamontować. O Boże! Tuśka. Przestań. Boże. To tu miało być. Tak chronicie w Mordejerze? Coś słabo bronicie. Gdzieś tam są, ale ich nie widzę. O lol! Kastet elektryczny mam, ale ja. Dobra, tu już nie mamy żołnierzy, tylko tu. Dobra, sorry, że nic nie mówię, ale chcę się skupić. Gdzie on jest, dupek? Dobra, chyba odleciał już. No chroń, chroń, chroń. Cel osiągnięty, pięknie. I co mam teraz zrobić? Pewnie ich rozwalić, rozwałkę zrobić całą z nich. Tak? Dobra. Ile jeszcze ich tam? Aha, naciśnij F, żeby wezwać na lot. Tutaj chyba w ten punkt, tak? Pięknie! Oh yeah! I o to chodziło. Czyli to był ten Kraken nasz. Tak, i tyle. Tyle. Misja zakończona. Tak, bardzo krótka, szybka, fajna. Wcześniej powiedziałem, że tam rzucono na siłę, ale jeżeli ktoś nie chce, to nie musi przecież oglądać, znaczy grać w tę misję poboczną, więc nie jest źle. Nie powiedziałbym, że tak na siłę, chociaż jest troszkę taki zapychacz, co nie? Jeżeli ktoś jest chętny, to sobie zagra, jeżeli nie, no to nie i tyle. Dobra, dzięki za oglądnięcie. I knew I could rely on you, Commander. Tak. Zawsze na mnie można polegać. Dzięki za oglądnięcie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Pamiętajcie, że możecie dać lajka, to motywuje. Komentarz jak najbardziej. Lubię czytać pozytywne komentarze. Tym bardziej, że jestem tam, a nie w Polsce. Wiecie gdzie? Jeżeli wam mówiłem, to wiecie. I co? I widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że niedługo. Jeżeli to jest pierwszy tydzień, to pewnie drugi odcinek w tygodniu, tak? Bo są wysyłane dwa odcinki w tygodniu, tak? Dobrze, żeby nie przedłużać, dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.